News albo fake news? Oto jest pytanie. A na tak postawione pytanie szukamy odpowiedzi z Michałem Połzunem, ekspertem do spraw telekomunikacji i technologii 5G. Witam w Trójce. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Przypomnę, że walczymy z fake newsami. Kolejny, który znaleźliśmy w mediach społecznościowych, brzmi: w Izraelu za montaż stacji 5G grozi kara 15 lat więzienia, a Bruksela zakazała tej technologii. Nie, w Izraelu nie grozi 15 lat więzienia za montaż stacji 5G. Mało tego, w Izraelu rozdysponowano częstotliwości radiowe pod 5G, w tym też te częstotliwości, które nasi, powiem, rodzimi eksperci, w cudzysłowie, uważają za te najbardziej szkodliwe, czyli częstotliwości 700 MHz i 3600 MHz. I nie słyszałem o żadnym przypadku, w którym ktokolwiek za montaż masztu byłby skazany na karę więzienia. Mało tego, rząd Izraela bardzo wspiera budowę sieci 5G, upatrując w tym możliwości rozwoju gospodarczego kraju. Druga część, Bruksela zakazała technologii 5G? To też jest taka półprawda. Istnieją gdzieniegdzie lokalnie pewne ograniczenia nie tyle w rozwoju technologii radiowych, tylko ograniczenia co do dopuszczalnego poziomu pola elektromagnetycznego. Takie ograniczenia istnieją w Brukseli, takie ograniczenia istniały w Paryżu lokalnie i tam jeszcze w niektórych miejscach. A czym jest to podyktowane? Bo rozumiem, w domyśle tutaj w tym fake newsie chodzi o szkodliwość fal 5G. Na pewno nie względami praktycznymi, ani też nie względami medycznymi. Także one nie są ukierunkowane przeciwko konkretnej technologii. One w ogóle nie są ukierunkowane przeciwko czemukolwiek. Tak jest na przykład w Brukseli. W Brukseli funkcjonuje bardzo dobra sieć 4G, ale tam jakby już nie ma miejsca w tych normach, żeby dostawić coś nowego. Czyli mówiąc krótko, operatorzy stają przed takim trudnym wyborem, czy na przykład gdyby chcieli wprowadzić 5G w Brukseli, musieliby pozbyć się części albo całości sieci 4G. Czyli to jedno nie, za drugie. Nie jest podyktowane szkodliwością. A jesteśmy w stanie sprawdzić, czy w ogóle jesteśmy w stanie coś takiego zbadać? To znaczy oczywiście jesteśmy w stanie zmierzyć poziom pola elektromagnetycznego tam, gdzie przebywamy, albo tam, gdzie chcemy. W Polsce jest to o tyle proste, że istnieje taki system informacyjny o polu elektromagnetycznym pod adresem sitwap.gov.pl, który zawiera dane z pomiarów stacji bazowych. Pamiętajmy o tym, że każda stacja przed oddaniem do użytkowania musi zostać zmierzona przez certyfikowane laboratorium. Jeszcze przed. No ale w trakcie my sami jesteśmy w stanie zbadać, sprawdzić? No i tutaj zaczyna się robić ciekawie. Szukając odpowiedzi na to pytanie w internecie, na pewno trafimy na reklamę sklepów, które oferują mierniki czy to do 5G, czy do innych tam zakresów. No tak się składa, że mam jedno z takich urządzeń przy sobie. Ono kosztuje około 6 tysięcy złotych w chwili obecnej, więc to jest z tych droższych, bym powiedział. Co to za urządzenie? Co ono bada? Ono bada, znaczy ma badać poziom elektrosmogu. Cokolwiek to jest. To znaczy to jest... Co to takiego, ten elektrosmog? To zanieczyszczenie falami elektromagnetycznymi. Tak, zanieczyszczenie to jest sformułowanie używane często przez przeciwników telefonii komórkowej czy w ogóle technik radiowych jako takich i próbuje się mu przypisać powiązanie ze smogiem. Tak, bo wiadomo, że smog, czyli zanieczyszczenia zawieszone w powietrzu są szkodliwe. Natomiast pole elektromagnetyczne szkodliwe nie jest. Przez połączenie tych dwóch słów próbuje nam się zakodować w głowie, że jednak jest tam coś, co może nam szkodzić. To ja w takim razie włączę to wspaniałe urządzenie i miernik, jak słychać, terkocze, pika, mimo tego, że jesteśmy w kabinie radiowej, która wydaje się być całkiem dobrze ekranowana, to muszę pana, panie redaktorze, zmartwić. Niestety, no, skala się w mierniku skończyła. To, że ten miernik pokazuje jakieś tam wartości, wydaje jakieś dźwięki, to wcale nie znaczy, że on cokolwiek mierzy. Ponieważ, no... To jest temat za urządzenie, za kilka czy kilkanaście tysięcy złotych? To jest temat na dłuższą rozmowę. Miałem okazję porównać ten miernik i parę jeszcze innych, tak powiem, zrobić taki mały wyścig mierników z miernikiem profesjonalnym, który faktycznie jest wykorzystywany do pomiarów środowiskowych. Nie kosztuje 6 tysięcy złotych, tylko 250 tysięcy bodajże. Jest to miernik kalibrowany, certyfikowany, czyli mówiąc krótko, wiemy, co on mierzy i mało tego, wiemy, jak dokładnie on to robi. Różnice w pomiarach często wynosiły 2 czy 3 rzędy wielkości. Czyli tam, gdzie miernik profesjonalny wykazywał szczątkowe pole, naprawdę na poziomie tak zwanego tła elektromagnetycznego, ten miernik za 6 tysięcy złotych, dodajmy, zamykał skalę. Także to jest sposób na budowanie strachu wśród osób, które chcą sobie taki strach zbudować. Przed czymś, czego nie ma. Przed czymś, co jest, no bo pole elektromagnetyczne oczywiście jest faktem, natomiast przed czymś, co nie szkodzi. Przez to właśnie, że te mierniki pokazują wartości absolutnie oderwane od rzeczywistości, no wzbudzają strach wśród ich użytkowników, którzy potem się dzielą ochoczo tą nowo pozyskaną wiedzą w internecie. Może takie jest zadanie właśnie. No wtedy takie posty często są podawane dalej i osiągany jest taki efekt kuli śniegowej. Bardzo wiele osób na taki post jest w stanie trafić z takim właśnie opisem, że to jest miernik za 6 tysięcy, tutaj zmierzył tak dużo, że aż skalę zamknął. To może wśród osób, które na tym się nie znają, może to wzbudzić strach.
W ten sposób walczymy z fake newsami. Naszym gościem był ekspert do spraw telekomunikacji i technologii 5G Michał Połzun. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Audycja współfinansowana z projektu Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.4.